Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem jest poseł Sławomir Kłosowski, poseł Dzień Prawa dobry i Sprawiedliwości. Państwu. Witam serdecznie. Jak poniedziałkowy poranny nastrój po niedzielnym wieczornym meczu? No, przyznam się szczerze, że zbyt zadowolony z postawy naszej drużyny nie jestem. Bardziej cieszy mnie wynik, ten remis, taki wymęczony remis. Można było powalczyć, można było pokazać jednak mimo wszystko charakter. O, a to wyglądało troszeczkę tak w drugiej połowie jak obrona Częstochowy. Patrząc na kalendarz rozgrywek i kalendarz wyborczy, to może być tak, że awans do mistrzostw będziemy świętować za rządów PiS-u już jesienią. No to coś w tym jest. Myślę, że tak będzie. Oby pan redaktor był dobrym prorokiem. Zobaczymy, jak będzie. Panie pośle, w sobotę namawiał pan mieszkańców, czy próbował przekonać do tego, że euro to nie jest dobry pomysł. Myślimy o walucie. Tak. No to jest ważne zagadnienie, zwłaszcza dla zdecydowanej większości Polaków, którzy kokosów w naszym kraju niestety nie zarabiają, a płacić będą musieli po wprowadzeniu euro ceny takie jak kraje starej dwunastki czy starej piętnastki, czyli kraje zachodniej Europy. No i to na pewno przyczyni się do tego, że tym Polakom do końca miesiąca zostanie jeszcze mniej niż w tej chwili. No to ewidentny przykład tego to były te zakupy Andrzeja Dudy na Słowacji w piątek dokonane, bo za te same produkty, za zakupy dokonane w tej samej sieci handlowej europejskiej, żeby jeszcze nie był używany ten argument, że tu inny sklepik powiedzmy, a tam ceny jakieś hurtowe czy sieciowe, to w jednej sieci jednak mimo wszystko, biorąc pod uwagę zakupy zrobione w euro na Słowacji, Andrzej Duda zapłacił 20 zł więcej. Jedne zakupy, podstawowe artykuły, no to różnica 20 zł to jest różnica potężna. To wskazuje na taką sytuację, że po wejściu, po przyjęciu przez Polskę euro, po tym równaniu cen w górę, tak jak to miało miejsce we wszystkich krajach świeżo przystępujących do strefy euro, ten drenaż kieszeni Polaka będzie no, potężny, a zarobki stoją w miejscu. No właśnie, zarobki też byśmy mieli w euro i też może by równały w górę. Daj Boże, ojej, to był szał. Tak, ale no, trudno się tego spodziewać. No, jak weźmiemy pod uwagę średnie wynagrodzenie w gospodarce czy średnie wynagrodzenie w budżetówce, no to jednak te wynagrodzenia nie wskazują na to, żeby drgnąć nawet w złotówkach, a co dopiero w euro. Wszyscy byśmy tego chcieli. I powiem tak, gdyby tak miało być, gdyby tak miało być, że ceny Polaków liczone w euro wzrosną i zrównają się z cenami w państwach starej Unii, to myślę, że nikt nie dyskutowałby na temat wprowadzenia eurowaluty. To nawet PiS byłby za. Znaczy, przyjęlibyśmy to powiedzmy w taki sposób, w który wiele krajów czy wiele osób to tłumaczy w tej chwili, że to może się przyczynić do zwiększenia naszej integracji z Unią Europejską, co może mieć z kolei wpływ na trudną sytuację w tej chwili na wschodzie Europy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie tym, kiedy Polacy zarabiają zdecydowanie mniej, o 1/3 mniej niż obywatele Unii Europejskiej w tych krajach starej Unii, wprowadzenie euro, oprócz tego, że doprowadzi do wielkiego zamętu, to wydrenuje kieszenia najuboższych Polaków i nie będzie już takiej sytuacji, że brakuje do końca miesiąca, tylko będzie brakowało do połowy miesiąca, żeby przeżyć, już nie mówiąc o wykupieniu leków. Czyli to nie jest tak, z tego co pan mówi, wynika, że to nie są same minusy wprowadzenia euro, ale jakby ten główny to są kwestie... Przekaz jest bardzo jasny i bardzo czytelny. To nie jest ortodoksyjne nie, bo nie, prawda? I nigdy nie będzie zgody na wprowadzenie eurowaluty, tylko przekaz jest moim zdaniem bardzo rozsądny. Jeżeli w Polsce doprowadzimy do takiego wzrostu
płac, jak to ma miejsce w krajach starej Unii, albo zbliżymy się, ale zbliżymy się blisko do tych wynagrodzeń, no w ten czas możemy na temat euro podyskutować, ale mimo wszystko przed wprowadzeniem eurowaluty powinniśmy zapytać suwerena, czyli naród. Bo to on, referendum. Tak jest, bo to on decyduje o tym, czy wprowadzamy eurowalutę i de facto troszeczkę uzależniamy się od europejskich instytucji finansowych, centralnych instytucji finansowych, czyli Europejskiego Banku i innych tego typu instytucji i trochę tutaj w tym względzie zrzekamy się swojej suwerenności. Czy Andrzej Duda, mówiąc w kwestii, wypowiadając się w kwestii euro, jest wiarygodny, no bo on zarabia w euro i to nieźle? No, ten argument jest argumentem, moim zdaniem, wiem, że on jest stosowany nie przez pana redaktora, no ale przez konkurenta największego pana Dudy, czyli obecnie urzędującego prezydenta. To jest argument niepoważny, świadczący o tym, że już pan Bronisław Komorowski naprawdę jest tak ciężko przestraszony, że nie przystoi, żeby wygadywał takie rzeczy. No a w czym ma zarabiać, skoro mu w tej walucie płacą? No, każdy europarlamentarzysta, bez względu na barwy polityczne, i ci z PSL-u, i ci z Prawa i Sprawiedliwości, z Platformy, zarabiają po prostu w euro, bo takim płacą. No, argument nietrafiony, moim zdaniem. Kandydując w wyborach, chce zarabiać w złotówkach, pan Duda. O właśnie, proszę bardzo, mamy gotowy argument, odpowiedź Bronisławowi Komorowskiemu, aczkolwiek to dowodzi dokładnie tego, że to jest argument sztuczny, przedstawiany właściwie w rozpaczy przez Bronisława Komorowskiemu, któremu gwałtownie spadają w tej chwili te procenty poparcia i robi wszystko, żeby zatrzymać ten spadek. Euro to jest jeden taki wiodący temat tej kampanii, drugi to są skoki. Czy powinna powstać komisja śledcza wyjaśniająca, kto jest bardziej winny w kwestii skoków, czy Duda, czy Komorowski? Euro to jest temat naturalny. Euro to jest temat, który dotyczy wszystkich Polaków. Wcześniej takimi tematami przewodnimi, jak pan redaktor pewno zauważył, była kwestia pytań skierowanych do Bronisława Komorowskiego, dlaczego po linii Platformy podpisał ustawę 67, prawda? Wcześniej jeszcze było zapytanie, dlaczego podpisał obniżenie wieku szkolnego tych 6-latków. Przecież to jest wszystko. No, gdyby nie podpis prezydenta pod tymi ustawami, no nie mielibyśmy w tej chwili tej gehenny tego, czy dożyje pracownik w Polsce, robotnik w Polsce wieku emerytalnego, bo to jest praca w dużej części do końca życia. I to były tematy, które poruszał Andrzej Duda, bo one są tematami żywotnie będącymi w kręgu zainteresowania Polaków. Mhm. Łącznie z tymi Polakami, którzy przebywają w Irlandii na zmywaku, w Anglii i tak dalej, bo oni czekają, żeby tutaj wrócić, a tutaj miejsca są zablokowane przez tych, którzy będą pracowali do 67 roku życia. A skoki to jest temat służący przykryciu tego tematu merytorycznej dyskusji dotyczącej wszystkich Polaków, czyli kwestii dotyczącej w tym przypadku eurowaluty. I ja ostatnio z... Czyli tamte tematy są przykrywane przez Platformę skokami, próbując utopić Andrzeja Dudę, a wy bronicie się, próbując przykryć problem Dudy kwestią powiązań Komorowskiego ze skokami. To nie jest tak. To, że akurat Bronisław Komorowski fotografował się z tymi osobami, które tam w tych skokach bardzo mocno były zaangażowane, to jest fakt. No tego, tu nikt nie musi niczego wydobywać albo czymś przykrywać. No po prostu fakty mówią same za siebie. No to nie Andrzej Duda dał się sfotografować z tymi osobami, tylko akurat Bronisław Komorowski. Także to jest na własne życzenie. Tak by Bronisław Komorowski prosił o to, poruszając ten temat, albo sztab Bronisława Komorowskiego, czy posłowie Platformy Obywatelskiej sami poruszyli ten temat, a więc odpowiedź była taka, jak wygląda rzeczywistość. Natomiast ja o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, bo wczoraj czy przedwczoraj przeczytałem taki artykuł w jednej z gazet pod tytułem wielce wymownym i bardzo takim, powiedziałbym, insynuującym. Andrzej Duda mógł wpływać, prawda, na proces legislacyjny dotyczący skoków, pisząc informację czy skargę konstytucyjną jako konstytucyjny prawnik. I wczoraj
I jeszcze bardziej byłem rozbawiony, jak na pomoc Platformie przyszedł pan generał Dukaczewski, były szef WSI, bo powiedział ni mniej, ni więcej, tylko tym samym zbitkiem fleksyjnym, że Lech Kaczyński świętej pamięci mógł również przyjmować tamtego człowieka związanego z tymi skokami. W tej chwili ja już wiem, kto doradza Platformie Obywatelskiej w tym przekazie, bo i tu jest mógł, i tu jest mógł, prawda? Czyli tak, zarzut taki nieprocesowy, bo jakby ktoś sformułował zarzut konkretny, prawda? Stanowczy, zdecydowany, jednoznaczny, to wtedy mógłby się liczyć z powództwem sądowym i z przegraną sprawą. Może dlatego jest taka formuła, bo mamy domniemanie niewinności w naszym kraju. Tak, dokładnie, dokładnie. Dziękuję i teraz... bardzo, panie pośle. Musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Sławomir Kłosowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem drugiej kawy. Dziękuję państwu.